Witajcie. Pokażę Wam, w jaki sposób w aplikacji HuggerReady generować dokumenty takie jak schemat elektryczny, arkusz oznaczeń czy etykiety. Przechodzimy zatem do projektu. Klikamy w sekcję Dokument i zaznaczamy, jakie dokumenty nas interesują. Etykiety, paski opisowe do identyfikacji urządzeń, listwa do opisywania do identyfikacji obwodów, linie poziome oraz inne dokumenty potrzebne do projektu. Mamy do dyspozycji arkusz oznaczeń, schemat połączeń, zestawienie materiałów i rodzaje widoków. Powiedzmy 3D z pokrywami, 2D bez pokryw. Generujemy dokumenty. To zajmuje chwilkę. Dokumenty zostały wygenerowane. Mamy dwa pliki PDF i jeden CSV. Pierwszy z nich to arkusz oznaczeń. Możemy dołączyć go do dokumentacji. Drugi to etykiety, schemat wielokreskowy i widoki. 3D z pokrywami i 2D bez pokryw. Trzeci to plik CSV z zestawieniem produktów. Takie pliki możemy wysłać pocztą elektroniczną lub wydrukować nawet na inwestycji, jeśli połączymy się z drukarką, na przykład za pomocą Wi-Fi. Tworzenie etykiet i generowanie dokumentów w aplikacji HuggerReady jest bardzo proste.